tego co się orientuję, jak już ktoś ogląda kartofliska, to najczęściej czyni to podczas posiedzeń w toalecie. Tak więc witam serdecznie wszystkich dwójkowiczów i zapraszam na przegląd lig ujowych, czyli magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Link w komentarzu. Tak mnie tu przed chwilą zapachniało, jakbym to ja znajdował się w toalecie. Ale dobra, zaczynamy. No, nie mam ze sobą szampana, ale powinniśmy szampana otworzyć. Bo wielkim sukcesem zakończyła się misja, którą żyły przez ostatnie miesiące trzy branże. Piłkarska, kurierska i obuwnicza. Ciekawe, czy kojarzycie taki utwór o pani w obuwniczym, co jej się buty rozeszły. No jak się okazuje, nie tylko pani w obuwniczym buty się rozchodzą, bo również firmom kurierskim się to zdarza. A wszystko związane jest z pewną akcją charytatywną, która polegała na tym, że w Anglii zbierano buty piłkarskie, używane buty piłkarskie, żeby wysłać je do Kiribati. A Kiribati to Oceania. No i co się okazało, że wysłali 40 par. No i właśnie te 40 par się rozeszło, ale po 5 miesiącach się znalazły i dotarły na miejsce. A z trackingu wynika, że 2 razy się gubiły i z Anglii do Kiribati wędrowały na przykład przez Łotwę. No więc tym bardziej wszystkie zaangażowane 3 branże odetchnęły. 40 par obuwia piłkarskiego dotarło do Kiribati. No i przydałyby się teraz jakieś sztawki futbolu z Kiribati, ale nie mam. Ale będą za to... Kurna, co to za kłak? Ale będą za to wstawki z Oceanii. Zobaczmy 3 bardzo ładne bramki z Oceanii. I wybierzmy tą najładniejszą. O! Całkiem niezła, ale zobaczmy propozycję numer 2. Jakby ktoś się nie zorientował, to obrońca do bramkarza podawał tę piłkę. No i jeszcze propozycja numer 3. No i trzeba przyznać, że wybór bardzo ciężki, a teraz będzie jeszcze trudniej. Skoro wybraliśmy bramkę najładniejszą, to teraz wybierzemy bramkę najbrzydszą, a w poszukiwaniu najbrzydszego trafienia wędrujemy na Cypr. I zobaczymy gole z drugiej ligi cypryjskiej. I te wszystkie gole są z tej kolejki, z ostatniej kolejki. Bramka numer 1. Okropna. Bramka numer 1 była okropna, ale zobaczmy bramkę numer 2. Też obrzydliwa, ale to jeszcze nie koniec. Nie, ale następny to już chyba nie będzie. Już nie pamiętam, ile ich było. Nie no serio, wszystkie te bramki padły w ostatniej kolejce drugiej ligi cypryjskiej. No tak się na Cyprze gra. Była druga liga cypryjska, a teraz druga liga algierska. W Algierii to chyba jeszcze nie byliśmy. No a tam też całkiem ładna bramka, proszę bardzo. Sam na sam, strzał obok bramkarza. No i co za interwencja, wielkie brawa dla defensora. Ta dupa, to wcale nie był defensor, to był chłopak, który piłki podawał w tym meczu. Całkiem niezły piłkarski trik to był, trzeba przyznać, ale to nie jedyny trik piłkarski, który dzisiaj pokażemy. Teraz wędrujemy do Gwatemali. Sytuacja bardzo zabawna, zawodnik Ligi Gwatemalskiej leży na boisku i zwija się z bólu, bo dostał kamulcem. No zabawne w chuj. Nie no, co innego chodzi w tej sytuacji, bo kamulec rzeczywiście wylądował na boisku, ktoś z trybun rzucił. A jeden z zawodników próbował ten fakt wykorzystać i udawał, że niby ten kamień jego trafił. Sam siebie tym kamieniem uderzył. Zobaczmy to jeszcze raz w tempie zwolnionym, bo chyba warto. A
A teraz będzie o innym cwaniaku. No i to chyba dwa razy lepszym, bo czworonożnym cwaniaku. Wędrujemy do Serbii. Tam jakieś psisko cztery razy przerywało mecz, wbiegając na murawę. No ja nie wiem, co na to powiedzą PETY czy jakieś inne organizacje broniące praw zwierząt, no bo to psisko dostało czerwoną kartkę. Dotkliwszej kary ponieść nie mogło, no dostało czerwień. A tak odnośnie jakichś takich nietypowych kartek, to mi się przypomniało, że kiedyś w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Okręgu Warszawskim zespół Niespokojnych Nóg, tak się nazywała ta drużyna, grał spotkanie i w jego trakcie arbiter pokazał żółtą kartkę za co to było? A, ktoś tam jakąś kurwą rzucił chyba. Prokuratorem nie ma żartu. Żółtą kartkę dostał zawodnik stojący poza boiskiem. Gdyby tak to się zakończyło, to byłoby wszystko okej. Ale to nie był zawodnik, tylko to był kibic, który po prostu założył taką samą koszulkę meczową, jaką miał zawodnik, no. Kibic dostał żółtą kartkę, no. Zdarza się? No gdzie tam się zdarza? Ja to chyba jedyny raz widziałem coś takiego. Pogoda się trochę zmienia, to zaczyna padać mi w studio. No więc szybko przechodzimy do następnej części. To będzie kącik przewrotkowy teraz. To była przewrotka z Ligi Palestyńskiej. Tak, no tak się gra w Lidze Palestyńskiej. Druga przewrotka to będzie z wyspy Gozo. A trzecia przewrotka będzie z Polski. To będzie z meczu, na którym byłem w ubiegłym tygodniu. Wielkie derby LZS Komorniki kontra LZS Nowa Wieś Lubińska. I to była przewrotka w wykonaniu sędziego liniowego. A to nie ostatnia przewrotka w wykonaniu arbitra na dziś. Teraz przewrotka sędziego z Malezji. No jak to się stało? No zawodnik nie może uwierzyć, bo mu sędzia akcję przerwał. Nie no, niezła ścieła, bo zobaczmy, kto tak naprawdę był głównym bohaterem tej sytuacji. Też całkiem niezłych cwaniaków mają w tej Malezji, trzeba przyznać. Wracamy do Polski, teraz będzie materiał nadesłany przez zawodnika zespołu Bur Oburniki Śląskie. To będą bardzo poważne kontrowersje. No pomóżcie, proszę rozwikłać sytuację. Czy arbiter podjął dobrą decyzję? Nie! Czy słusznie podyktował rzut karny? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że następnym razem będzie więcej materiałów z polskich lig. To mam nadzieję, że te polskie rozgrywki ruszą jednak, no. Do chuja Wacława. No zdecydowanie brakuje ładnych trafień z polskich stadionów. Ale dzisiaj taką ładną bramką zakończymy. Zawodnik Hutnika Nowa Huta strzelił takiego gola. No niewiele widać, ale z tego co słychać, no bramka była stadiony świata. Jak najwięcej takich goli sobie życzmy. Dziękuję za uwagę, do widzenia. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma promocję dla pełnoletnich widzów kanału Kartofliska. Link w komentarzu.